Czy wiesz, co zrobić, gdy sąsiad uszkodzi Twoje ogrodzenie? Bez względu na to, w jaki sposób sąsiad uszkodził Twoje ogrodzenie, masz prawo domagać się odszkodowania za powstałą szkodę, o ile płot mieścił się w granicach Twojej posesji. Co musisz zrobić, by otrzymać odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie przez sąsiada? Jeśli zauważyłeś, że płot na Twojej posesji uległ uszkodzeniu, w pierwszej kolejności powinieneś dowiedzieć się, kto jest sprawcą. Gdy jest nim Twój sąsiad, który przyznaje się do winy, poproś go o udostępnienie numeru polisy mieszkaniowej lub polisy ocena życie w celu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia. Zdarzają się jednak przypadki, w których sąsiad nie przyznaje się do tego, co zrobił. Wówczas konieczne będzie wezwanie policji na miejsce zdarzenia. Mundurowi ustalą, co się wydarzyło oraz kto spowodował zniszczenie ogrodzenia. Jeśli Twoje podejrzenia są słuszne, poproś policjantów, by ustalili numer polisy sąsiada. Może się zdarzyć, że nie będzie chciał tego zrobić dobrowolnie. Bez względu na to, czy winowajca bierze odpowiedzialność za swój czyn, czy nie, sfotografuj wszystkie uszkodzenia. Może być to bardzo przydatny dowód w sprawie. Po ustaleniu sprawcy należy zgłosić się do ubezpieczyciela w celu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia posesji. To, do kogo należy się zwrócić, definiuje przyczyna powstania szkody. Jeśli płot został uszkodzony przez drzewo spadające z posesji sąsiada, należy zgłosić się do ubezpieczyciela, w którym sprawca ma wykupioną polisę na życie lub ubezpieczenie nieruchomości. W przypadku, gdy do zniszczenia ogrodzenia doszło przez uderzenie autem, należy zgłosić się do ubezpieczyciela OC sprawcy. W celu uzyskania odszkodowania należy poprosić sprawcę o podanie numeru polisy, a w przypadku odmowy spisać numery rejestracyjne, ponieważ dzięki nim można znaleźć zarówno właściciela pojazdu, jak i ubezpieczyciela, u którego wykupił on OC. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają niestety tendencję do obniżania kwoty odszkodowań za uszkodzone ogrodzenie, które wypłacają poszkodowane. Teoretycznie kwota świadczenia powinna być wystarczająca, by pokryć koszty naprawy i przywrócić ogrodzenie posesji do poprzedniego stanu. Obniżenie odszkodowania następuje na przykład w wyniku zastosowania tańszych zamienników materiału, z którego zbudowano płot. Czasami nie sposób zakupić tego samego czy nawet podobnego rodzaju ogrodzenia, przez co konieczna jest wymiana całości, czego ubezpieczyciele niestety nie uznają. Co można zrobić w takiej sytuacji? Do wyboru masz samodzielne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub zgłoszenie się do specjalistycznej firmy odszkodowawczej, takiej jak Helpline. Po otrzymaniu od Ciebie pełnej dokumentacji zdarzenia przeanalizujemy Twoją sprawę w celu określenia wysokości odszkodowania za zniszczone ogrodzenie posesji. Jeśli okaże się, że przysługuje Ci dopłata rekompensaty za szkodę, nasz konsultant zaproponuje Ci odpowiednią kwotę w zamian za cesję wierzytelności. Po akceptacji propozycji pieniądze trafią na Twoje konto w ciągu 7 dni. Co więcej, nie musisz martwić się o odwołanie czy ewentualne przegranie sprawy. To my bierzemy na siebie ryzyko.